Zrobisz tak. Pewnie to pomyłka. Ciągle wysyłają jakieś głupie SMS-y. Tam było moje imię. Ktoś mnie szuka i nie chce się ujawnić. Kto to może być? Zastanawiałam się nad tym. Ktoś, kto naprawdę mnie pilnuje. Może to ci z loży. Teo, mówili coś o mnie? Nie, ale w razie czego dam ci znać. Uspokój się. Jeśli nie loża, to może być tylko jedna osoba. Kto? Esteban. Tylko on się czepia mojej rodziny. Co zamierzasz? Pójdę do wąwozu. Zostaniesz tu. Nigdzie nie pójdziesz. Proszę cię, zostań ze mną. Dlaczego nie mogę się przekonać, czy to Esteban wysłał tę wiadomość? Nie rozumiesz? Kto wie, co się tam spotka? Esteban jest na nas wściekły. Nie boję się go. To co? Nie okazuj nikomu, nawet Estebanowi, że się go nie boisz. Dobrze. Nigdzie nie pójdę. Sprawa jest poważna. Masz notatki? Poczekaj. Nie ruszaj się stąd. Nie chcę, żeby coś ci się stało. Uspokój się. Nic mi nie będzie. Na pewno? Tak. Jeśli za godzinę ktoś o mnie spyta, powiedz, że poszłam do pielęgniarki, bo wymiotowałam. Dziękuję. Będziesz na nią czekać? Powiedziała, że wróci. Więc będziesz czekać. Miguel. Rozmawiałem z Karen. W piątek otwierają kawiarnię. Musimy poćwiczyć. Zawiadomię pozostałych. Znowu nie zobaczę cię wieczorem. Opowiedz mi o mamie. Dłużej nie wytrzymam. Najpierw się przywitaj. Jak się masz? Powiedz mi coś. Porozmawiaj z ojcem. Taty nie ma, a ty wiesz więcej niż się wydaje. Mówiłaś to sobie. Mam powiedzieć ojcu o tych mandatach za złe parkowanie? Ja też umiem grać nie fair. Nie ma o czym mówić. Spytaj o cokolwiek, tylko nie o mamę. Jeśli moje milczenie sprawi, że wygonisz mnie z domu, trudno. Sam zrezygnuję, choćby teraz. I nie zapytam cię o zgodę. Nie odchodź. Nie możemy ćwiczyć w magazynku. Dlaczego? Znalazłem tam szczury. Szczury? Przedstaw nas. Coś ty taki delikatny. Szczury to nie byle co. Nie możemy grać bez próby. Wyobraź sobie, że grasz, a tu jakiś szczur cię gryzie i trafiasz do szpitala. Mogą nam też przegryźć wszystkie kable. Albo cię pocałują. Wystarczy. Już je wykurzyłem. Mam inne miejsce. Jakie? Musimy tam przenieść cały sprzęt. Tam nie ma szczurów? Miguel, mogę cię prosić na chwilę? Pewnie.
Puśćcie mnie. Nie złapiesz mnie w ten sposób, jakbym była zwierzęciem. Bądź mężczyzną. Pokaż się, tchórzu. Nie jestem mężczyzną. Roberta? Jestem przyjaciółką, która chce cię zobaczyć. Nie mogę w to uwierzyć. Jak się masz? Co ci się stało w nogę? Upadłam wysiadając z samolotu. Tęskniłam za tobą. Ja o wiele bardziej. Śmiertelnie mnie przestraszyłaś. Ale cieszę się, że tu jesteś. Nie mogę w to uwierzyć. Ja też nie. Chcę cię prosić o wybaczenie, że tak cię zostawiłam w kawiarni. Dlaczego to zrobiłaś? Myślałam, że pomożesz mi rozwiązać pewien problem. Jaki? Mija mną pomiata. Ona zawsze mną pomiata. Rozumiesz mnie? Tak. Siadaj. Opowiadaj. Nie chcę, żebyśmy wszystkie wyglądały tak samo. A każda z nas ma swój rozum i swój sposób bycia. To mnie przygnębia. Twój stary nie jest taki okropny, bo cię odesłał. Dlatego, że według niego nic nie jadłam, a ja obżerałam się czekoladkami. Wariatka, ale nic się nie zmieniło, co? Dlatego tu jestem. Fajnie. Któreś kłamstwo musiało wydać się wiarygodne. Nie zawiadomisz mamy? Zadzwoniłam do niej. Odebrała Pepa, która była w spa. Dlatego tu przyjechałam. Nikt nie wie więcej od ciebie. Nikogo nie zawiadomisz? Skorzystam z tego, że nikt nie wie, iż wróciłam. Najem się i odpocznę. Jesteś bardziej zakręcona niż przedtem. Fajnie, że wróciłaś. Brakowało mi ciebie. Mnie też. Mnie bardziej. Przynajmniej byłaś w Hiszpanii. Poznałam Hiszpana. Peter niewiele ci pomógł, co? Poprosiłem o zgodę na pójście do biblioteki. Poszukam czegoś. Jak mógł mnie tak zostawić? Potrzebuję go. A inni krewni nie naprowadzą cię na ślad? Nie, moimi jedynymi krewnymi są bracia ojca, ale mieszkają w Europie. Jest ktoś, kto wie, ale jego nigdy nie spytam. Musimy się dowiedzieć, co się stało z twoją mamą. Zadzwoń do tej osoby. Musimy pogadać. Przecież się do mnie nie odzywasz. Chodzi o szkołę, więc zrobię wyjątek. Co to jest? Powiem ci. Koperta z twoim nazwiskiem. Nie żartuj sobie. To w środku. Może przeczytasz? Chyba to potrafię. Zakochanie się to omen. Okno otwarte na nowe drzewo. To Benedetti, urugwajski współczesny poeta. Podoba mi się.